Edzia z królowych Życia w ostrych słowach o powodzi. Wyznała prawdę o Kaźmierskiej. Była przyjaciółka Dagmary Kaźmierskiej, Edzia, od pewnego czasu nie mieszka w Kłocku. Mimo to gwiazda królowych Życia mocno przeżywa sytuację, w jakiej znalazło się miasto w związku z trwającą powodzią. Kobieta w rozmowie z jednym z serwisów postanowiła wypowiedzieć się na temat klęski i tragedii, która miała dotknąć rodzinę byłej przyjaciółki. Jej słowa mogą zaskakiwać. Edzia z Królowych Życia o sytuacji w Kłocku. Kłocko to jedno z miast, które najbardziej ucierpiały w wyniku trwającej na południu Polski powodzi. W wyniku wylania rzeki Nysy Kłodzkiej niemal całe centrum miasta znalazło się pod wodą. Miejscowość jest rodzinnym domem Gwiazdy Królowych Życia Dagmary Kaźmierskiej. Niegdyś w tym miejscu mieszkała również jej przyjaciółka Edzia. Mimo że kobieta obecnie zamieszkuje poza miastem, to jej rodzina mocna odczuła skutki trwającego kataklizmu. W rozmowie ze wspomnianym portalem Edzia postanowiła również poruszyć kwestię bezpieczeństwa swojej byłej przyjaciółki, Dagmary Kaźmierskiej oraz jej rodziny. Słowa byłej gwiazdy królowych życia mogą jednak mocno zaskoczyć wszystkich fanów. Okazuje się bowiem, że rodzina uczestniczki poprzedniej edycji tańca z gwiazdami miała nie ucierpieć w wyniku powodzi. Słowa Edzi stoją w sprzeczności z tym, co sama Dagmara Kaźmierska przekazywała na swoim Instagramie. Przypomnijmy, że ze względu na panujący żywioł celebrytka miała przerwać wakacje w Egipcie i wrócić do Polski. Gwiazda podkreślała także, że powódź doprowadziła do zniszczeń w domach jej najbliższych. Edzia szczerze o Dagmarze Kaźmierskiej, obecnie Edyta Nowak-Nawara nie ma kontaktu z Dagmarą Kaźmierską. Kobieta podkreśla natomiast, że cały czas przyjaźni się z Jackiem Wójcikiem, którego widzowie również mogą kojarzyć z królowych życia. Co ciekawe, była przyjaciółka uczestniczki tańca z gwiazdami, wyznała, że była pokłócona z kaźmierską jeszcze w trakcie realizacji hitu TTV. Celebrytka zaznacza, że liczy, że jeszcze kiedyś uda jej się pojawić na antenie. Jak się okazało, Edzia czuje się przed kamerą, jak ryba w wodzie. Jak sama podkreśla, jest elastyczna i na pewno sprawdzi się zarówno w filmach, jak i w telewizji.